Na Kujawach i Pomorzu trwa kampania edukacyjna Ostatni Dzwonek, promująca szczepienia przeciw COVID-19. Czy szczepienia przeciwko wirusom są skuteczne? Na to pytanie odpowiada profesor Maciej Świątkowski, gastrolog i internista z Collegium Medicum UMK w Toruniu. Nie ma leku skutecznego na wirusy, prawda? Nie ma. To wszystko jest nieprawdą. Jak mamy antybiotyki dla bakterii, prawda? Nie ma leków przeciwwirusowych. Jedyną skuteczną, właśnie można powiedzieć, taką obroną przed tym wirusem są szczepienia. No i te szczepienia mają też w Polsce też piękną historię. Polska miała na jeden z najlepszych kalendarzy szczepień. Wszyscy byli zaszczepiani, na przykład nawet też ci, którzy teraz są, nie są właśnie skorzy do zaszczepiania, też mają szczepienia, prawda, na pewno z kalendarza, może z 10 tych szczepień, prawda, a teraz nagle, prawda, i są. Tym bardziej, że aktualne szczepionki są bardzo bezpieczne i skuteczne, prawda, chociażby te szczepionki mRNA, to są właśnie, są na tyle skuteczne, że one przez to, że można powiedzieć, w tej koronie właśnie tego wirusa jest takie białko, glikoproteina S i właśnie wytwarzane przeciwciała w wyniku tego szczepienia neutralizują tą glikoproteinę S i jakby pozbawiają wirusa tej korony, prawda? I taki wirus nie jest zdolny do wtargnięcia. Do komórki też nie wchodzi w genom ludzki, prawda? Także to jest bardzo, bardzo skuteczna, bezpieczna też i znana jest od 20 lat. Kampania Ostatni Dzwonek jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w kampanii zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.